Cześć, followers! Dawno na moim kanale nie było Openboxa. I stwierdziłam, że dzisiaj właśnie Wam taki zrobię, bo uwaga, kupiłam Melisy za całe 98 zł, tak? Dokładnie 98 zł. I będę je dzisiaj rozpakowywać. Ciekawa jestem, czy Wam się spodobają, bo to nie jest taki model, wiecie, taki bardzo klasyczny, zwyczajny, wiadomo, takie ultra girl czy coś, które się podobają praktycznie wszystkim. Tylko to jest taki trochę model dziwny. Także zaczynamy. Pudełeczko z Zalando, bo z Zalando właśnie zamawiałam. Słuchajcie, tam nie mają melis praktycznie. Były trzy modele. Z czego jeden, ten, który ja wzięłam, był w ostatnia para, w ostatnim rozmiarze 38, także tam ich nie kupicie, jeżeli Wam się spodobają. Tam nie mam wyboru, a poza tym na Zalando podpisane są melisy jako Vivienne Westwood, wszystkie, nie wiem dlaczego. Także tam, że tak powiem, melis tam nie musicie szukać, bo po prostu są jeszcze jakieś dwa modele, ale nic fajnego, a jest mnóstwo innych fajnych sklepów. Natomiast no, to była okazja zdecydowanie, bo 98 zł z 300 kilkudziesięciu, więc stwierdziłam, no wiecie, taka butomaniaczka jak ja, no musiałam sobie kupić te buty, ale też nie wiem, czy będą mi się podobać, nie wiem, czy mi będą pasować, bo tak jak mówię, to jest model taki dziwny. Dobra, zaczynam odpakowywać. Nie wiem też, jak będzie z rozmiarów. I nie wiem, jak będzie z wyglądem, bo to są takie buty brokatowe. Takie złoto-żółte i nie wiem, czy sam kolor mi spasuje. Zaraz zobaczymy. Pachną już oczywiście. No, nie jest to Vivienne Westwood, tylko Melisa. Ja nie wiem, dlaczego oni tak tam opisują te buty. I uwaga, to jest model, który nazywa się Arania. Ale to nie jest ta klasyczna Arania, o której Wam mówiłam w filmie Wszystko o butach Melisa, bo tak, jest taki film na moim kanale i tam jest wszystko, co tylko mogłam powiedzieć. Więc dla Melisa Maniaczek podlinkowuję się tutaj i będzie też w opisie oczywiście. Tylko to jest model Melisa Arania 7916, czyli taka wersja stoningowana troszeczkę. Jeżeli kojarzycie tą wersję, to już wiecie, co zaraz wyciągnę z pudełka. I tak, ja wzięłam te buty w rozmiarze 38, bo założyłam, że w płaskich butach rozmiar 38 zazwyczaj u mnie się sprawdza. I odpakowujemy. 98 zł, naprawdę, grażyna biznesu, grażyna zakupów, po prostu musiała mieć melis. Odpakowuję. I tak, ja już je widzę, wy też je możecie zobaczyć. Są złoto-żółte i brokatowe. Trochę za żółte, ale może jeszcze nie będę się przerażać. I teraz obydwa już widać i teraz je już wyciągam. Tak, dokładnie. Teraz pewnie część z Was, osoby, którym się bardzo nie spodobały już na pierwszy rzut oka, stwierdzają, że nawet 98 zł by za nie nie dały. Ale ja mówiłam też jakiś czas temu, że strasznie chciałabym mieć właśnie buty w tym modelu Arania, czy w tym pierwotnym, takim z 79 roku, pierwszym modelu Melisy w ogóle, czy właśnie w jakiejś z tych nowszych wersji, więc jak się tylko nadarzyła okazja, no to po prostu je sobie zamówiłam. I pachną cudownie oczywiście. I tutaj jest oczywiście 79x16, Melisa, podeszwy, czadzior. Patrzcie na podeszwy w ogóle. To jest ciekawe, czy one mają? A mają tutaj, wiecie, to co zawsze jest pod butami Melisa, że pisze Melisa i rozmiary w różnych rozmiarówkach, tylko tego praktycznie nie widać, bo to wszystko jest z brokatu. To są takie transparentne buty, znaczy no nie są transparentne, ale z transparentnego Melflexu z zatopionym właśnie brokatem. Widzę, że on jest taki żółty, złoty i trochę srebrny, także taki kolor, taki se ono. Nie jest najgorszy. Widziałam ładniejsze wersje tych butów, na przykład w takie różowe, brokatowe. No ale zamówiłam takie, no bo takie po prostu były bardzo tanie i stwierdziłam, że wiecie, okazja to okazja, nie? Pachną cudownie jak wszystkie Melisy. I teraz dajcie znać, co sądzicie o tych butach, bo one są bardzo moim zdaniem specyficzne, właśnie inspirowane takimi sandałami z lat dzieciństwa, tak mi się kojarzą. Pamiętacie, może część z Was, ta starsza część z Was miała tego typu buty. A teraz już zakładamy w takim razie i zobaczymy, jakie one są. Czy rozmiar jest dobry, czy nie są tutaj gdzieś niewygodne, nie będą mnie gniotły od razu, bo jak buty gniotą od razu przy założeniu, to
nie ma wata, nie ma sensu ich trzymać, bo raczej lepiej nie będzie. Także biorę się w takim razie za mierzenie. Ha, ha, ha. To zaczynamy i zakładamy bucik numer 1. Okej, okay, rozmiar jak na razie na siedzącą wydaje się całkiem gites. Tylko muszę je zapiąć. Co o nich sądzicie? Bardzo jestem ciekawa. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, bo ja sama też nie do końca wiem, co o nich sądzić. Niby mi się podobają, a z drugiej strony nie wiem, ale są mięciutkie w środku, mają fajne wkładki. To nie są to takie sztywne, melflexowe wkładki, tylko jakieś takie bardziej poduszeczkowe, bo to jest z tych nowszych kolekcji, bo to jest, tak jak Wam powiedziałam, stuningowana wersja tych pierwotnych butów Arania. One mają, widzicie, grubsze podeszwy niż oryginały. Tutaj są mocniej zabudowane. Ten pasek w oryginałach też jest tak jakby ta część dłuższa i tak jakby tylko tutaj są te dziurki. Jest ich więcej, są trochę większe, a to jest taki tuning. No rozmiarowo wydają się całkiem spoko. Teraz sobie wstanę. I wiecie co? Podobają mi się, jak one z góry wyglądają. Wyglądają czadowo. Tak mi się wydaje, że są całkiem ciekawe. Ach, i Szulow poczuła właśnie taki dreszczyk, dreszczyk mojego szulowowego, nie wiem, mojej pasji szulowowej, że zakładam takie buty, w których jest coś tak nie do końca, coś może nie do końca gra, ale są tak ciekawe, że pałam do nich miłością już w tym momencie. Tak jak jeszcze przed chwilą, jak je wyciągałam, to tak średnio, ale teraz już mi się bardzo podobają i sprawiają wrażenie mega wygodnych. Słuchajcie, przejdę się w nich. Zrobię taki, wiecie, catwalk i zobaczymy. Pewnie Wam znikam z kadru teraz. I znikam i w ogóle przechodzę, zbliżam się i odchodzę. Nie no, są mega wygodne. Bałam się, że tutaj ta część będzie za wysoka i będzie mnie drapała po kostce. Albo tutaj na przykład, z przodu. Ale nie, to jest luźne. Akurat te 38, które mam, one są troszeczkę na mnie luźne, widzę. Może są nawet troszeczkę na długość wkładki luźniejsze, ale to fajnie, bo one się bardzo dobrze na nodze trzymają, także to w ogóle nie przeszkadza. I są fajne przez to, są luźne i wydaje mi się, że nie będą mnie obcierać. Jeszcze raz Wam zniknę. Czasami są takie buty, że Wam się wydaje, jakie widzicie, tak niezałożone, że no, są średnie, a potem jak je zakładacie, to czujecie, że po prostu to jesteście Wy. I ja mam dokładnie tak z tymi butami. Dobra, no wydaje mi się, że są ok. Wydają się takie bardzo, bardzo miękkie, bardzo przyjemne, ale oczywiście jak się zrobi cieplej, będzie wiosna, to Wam zrobię update albo na Instagramie, bo tam często pokazuję właśnie jakieś buty dnia i takie rzeczy, także możecie mnie też tam śledzić. I albo zrobię tam update, czy na jakimś Insta Stories, czy też po prostu w filmie może jakimś. Może coś przygotuję o melisach też bliżej lata, bo w planach mam jeszcze zakup kilku innych par, także będzie melis sporo w tym roku. I co? I to tyle. Chciałabym się ukłonić, ale i tak tego nie zobaczycie. Także to tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobają. No i możecie ewentualnie zerkać sobie na Zalando, bo może ktoś zwróci takie buty, ale to nie będę ja, to nie będę ja, bo moje ze mną już widzę, że zostają. No i to wszystko. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tych butach. I widzimy się następnym razem. Pa! I Kirosław Miałczy. Pa! Idziesz się pożegnać? Ze mną tutaj z Państwem oglądającym? Chodź, kić, kić. Chodź tu. Pa, pa! Tam jest kamera, tam. Pa, pa! Nie chcesz do kamery? Spałem i jestem takim trolem małym. Dobra, pa!